Dobry wieczór. Parsha Vayera opisuje 7 z 10 plag, na jakie, które zesłał Najwyższy na Egipt. Zaczęły się one od, wszystkie te plagi, od plagi krwi, która miała właściwie jeden cel. Faraon w naszej parszy jest zuchwały, pełen pychy, przechwala się, nie uznaje Boga. Nie ma czegoś takiego jak Bóg Hebrajczyków, jak Bóg Żydów. Nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnej siły nade mną. Nil jest naszym bóstwem, my czcimy Nil, nim daje nam życie. I Bóg w prosty sposób chciał pokazać mu, jak jego podejście jest niewłaściwe. Cała ekonomia Egiptu, właściwie całe przeżycie, wszystko co oscyluje wokół żywotności Egiptu, opierało się na Nilu. I to właśnie w ten fundament, w ten niezachwiane siły natury Hashem postanowił uderzyć i pokazać, że tak naprawdę to ono wszystkim decyduje. Jak wiemy, faraon w którymś momencie nie miał wyboru i tylko musiał przyznać, że faktycznie Najwyższy stoi ponad wszystkim. To jest ciekawe, dlatego że plaga krwi jest tą najbardziej oczywistą, w której cud jest najbardziej oczywisty z tych wszystkich. Jest najbardziej, wydaje się, najbardziej ponadnaturalny, można by wręcz powiedzieć. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Bo to wszystko ma nam coś uświadomić. Jest napisane, że Tora jest Mishon Ora. Tora to jest instrukcja. I też wiemy, że ktoś, kto na ziemię uczą nas, że ktoś prosty, ktoś nierozważny mógłby po prostu powiedzieć, czytając opowieści, czytając historię z Księgi Bereishis czy Szmojs, że Tora chce po prostu opowiedzieć mu historię. W żadnym wypadku. Każda rzecz, która pojawia się w tejże, jest po to, żeby przekazać nam jakiś meser, jakąś wiadomość, coś, co moglibyśmy zaaplikować dla siebie. I spróbujmy spojrzeć na sytuację, którą miał przed oczami faraon, naszymi własnymi oczami. Jak często jest tak, że coś, co jest napisane w tojże, wydaje się nam odległe i nieaktualne. Kiedy czytamy o Jezjas Mitzrayim, które wydarzyło się tak dawno temu, myślimy sobie, w jaki sposób jest to aktualne i dotyczy mnie jako Żyda, który żyje w XXI wieku, gdzie w erze, w której nie ma ani faraona, ani plag, ani niczego w tym rodzaju. Wiemy, że jeżeli rozejrzymy się dookoła, to za wszystkimi siłami natury stoi Hashem. No bo jakie inne wytłumaczenie byłoby dla tego, że dlaczego właściwie słońce ma iść w górę, a trawa rosnąć? Nie ma żadnego innego logicznego wytłumaczenia za tym, że świat działa w taki sposób, w jaki działa. I jest to też lekcja dla nas, dlatego że wszystko, co tyczy się Egiptu, jest tak samo aktualne dzisiaj. Tak samo jak Jecijas Mitzrayim, wyjście z Egiptu było aktualne wtedy, tak samo jest aktualne dla nas. To, co musimy zrobić, to przełożyć to na naszą skalę. I tak jak wtedy, wiedząc, że za wszystkim stoi Hashem, tak jak my teraz też musimy się o tym uświadomić. I takie jest przesłanie z Parszy Vayera, żeby nigdy nie zapominać, że o wszystkim i za wszystkim stoi Hashem i że każda rzecz ma swoje przełożenie każda nasza akcja ma swoje przełożenie na to, jaki świat tworzymy i jak służymy Hashem. Shabbat Shalom.